Witamy serdecznie wszystkich w pierwszym podcaście Low Kinga. Na tapetę weźmiemy sobie dzisiaj galę UFC 189. Ja nazywam się Bartek Stachura, lepiej znany jako Najwer, a ze mną są Szymon Bokota, czyli Bolt. Cześć. Radek Kuzicki, czyli Kalo. Cześć, witam. Oraz Wilku, czyli Adam Witkowski. Siemaneczko. Okej, rzućmy okiem na kartę walk gali UFC 189. W pierwszej walce wieczoru zmierzą się Neil Siri oraz Luis Smolka. Siri ma aktualnie rekord 2-1 w UFC. W swoim debiucie przegrał z Bradem Pickettem, następnie zanotował dwa zwycięstwa, pokonując Phila Harrisa i Chrisa Billa. Natomiast jego przeciwnik, Luis Smolka, w debiucie odprawił Altekina Oskilicza, by następnie przegrać z Chrisem Cariaso i pokonać Richiego Vaculika. Okej, panowie, rozpoczniemy może od Bolta. Bolt, jak widzisz ten pojedynek? Komu dajesz większe szanse na zwycięstwo i dlaczego? Zdecydowanie faworyzuję Siriego. Przede wszystkim, może nawet nie dlatego, że Siri jest taki dobry, choć to całkiem solidny bokser, ale dlatego, że Smolka ma bardzo dużo luki, szczególnie jeśli chodzi o defensywę. W walce z Vaculikiem, a przecież to jest głównie grappler, on jadł te ciosy, no jakby mu smakowały. Na korpus stron przyjął chyba z 30 prostych. Jeżeli dorzucimy do tego, że Siri bardzo ładnie składa kombinacje, to nie widzę szansy, żeby korpus Smolki to długo wytrzymywał. No i on też ma taki dosyć chaotyczny styl. Fajnie się to ogląda, ale rzuca te wszelakie axe kiki, side kiki bez żadnego przygotowania. Wejdzie to wejdzie, nie wejdzie, trudno, lecimy dalej. No i myślę, że to go zgubi, tym bardziej, że wątpię, żeby odnalazł parter. Nawet jeśli go odnajdzie, to wątpię, żeby tam długo Sirego utrzymał. Jasne, jest niby lepszym zaprawem, ale myślę, że to się głównie rozegra w stójce, a tam będzie zbierał dosyć duże baty. Kalo, powiedz mi, jak sądzisz? Bo Siri zapowiada, że to on będzie wywierał presję, podczas gdy wszyscy doskonale wiemy, że Smolka jest zawodnikiem, który nieustannie prze do przodu. Jak uważasz, że jak to się rozstrzygnie? Który z nich narzuci przeciwnikowi swoje tempo, który będzie dyktował warunki? Ja myślę, że to Neil Siri będzie przeważał, jak chodzi o narzucanie tempa, ponieważ Smolka w walce z Vaculikiem dawał no dość często, zdecydowanie za często dawał się ustawiać pod siatką. No i właśnie tak jak Bolt powiedział, on bardzo słabo wyglądał w defensywie, jadł te ciosy, rzucał kopnięcia tak bardzo chaotycznie, on przegrywał tą walkę. Właściwie do momentu tego knockoutu on wyraźnie przegrywał tą walkę i to kopnięcie, które zakończyło ten pojedynek, to no to nie była jakaś przygotowana akcja, to było takie po prostu rzucone kopnięcie. I myślę, że przewaga Siriego w stójce połączona z wywieraniem presji i dobrym defensywnym grapplingiem. Tutaj Smolka zapaśniczo nie powinien stanowić dla niego większego zagrożenia. No, spowodują, że to Irlandczyk zdecydowanie wygra ten pojedynek. Więc powiedz mi, Wilku, czy Siri zanotuje trzecie zwycięstwo z rzędu i chyba wtedy będzie, o ile się nie mylę, po Demetriusie Johnsonie pierwszym zawodnikiem w kategorii muszej, który będzie miał aż 3 zwycięstwa z rzędu? Ogólnie ujmę to tak, gdziekolwiek obok Demetriusa bym go nie stawiał, dlatego że Neil według mnie nie ma potencjału na nie mistrzostwo, ale nawet takie top 5 według mnie jest poza jego zasięgiem, ale w tym zestawieniu mi jest osobiście bardzo trudno nie faworyzować go ze Smolką, dlatego że jak przejrzymy rekordy w UFC obu zawodników, to mamy Smolkę, jak to niektórzy lubią nazywać, w pierwszej walce ogarnął Oskilicza, który wchodził do tej walki, pamiętam, tuż po, o ile się dobrze nie mylę, musiał sprawdzić Sherdoga, tuż po walce pierwszej w swojej UFC z Uyenoyamą wyglądał kondycyjnie wręcz tragicznie. Wtedy Smolka pokazał fajne kolana na korpus, obalenia każde praktycznie z tego, co oglądałem, z tego, co pamiętam, oglądając walkę drugi raz, każde obalenie Oskilicza skutkowało położeniem Smolki na deskach i wtedy ta walka to były tylko i wyłącznie kolana Smolki na korpus. Fajnie zabrały oddech Oskiliczowi, dało radę. W walce z Cariaso został zdominowany kompletnie i w stójce, i w parterze, w zapasach. No, nie wiem, dlaczego ta walka jest niejednogłośna decyzja na Sherdogu, bo według mnie wygrał wszystkie rundy spokojnie 10-9 Cariaso. Smolka nie pokazał wtedy nic. I wtedy przychodzi ostatnia walka z Vaculikiem, gdzie tak jak właśnie Kalo i Bolt powiedzieli, no to był, nie chcę być wulgarny, ale to był po prostu wpierdol przez dwie rundy.
zbierał kompletnie wszystko, co Vasulík miał mu do zaoferowania. Nie miał jakiejkolwiek odpowiedzi na jego ataki i dopiero w tej trzeciej rundzie ten sidekick na głowę był wyprowadzony idealnie w punkt, trafił Vasulíka i to go odłączyło, no ale przez te dwie rundy, szanujmy się, zebrał na korpus i na twarz wszystko, co się dało i do tego Vasulík jak tylko chciał, to albo przechwytując kopnięcia Smoky, albo wchodząc w nogi, kładł go na deskach. I teraz mamy Siriego, który w pierwszej walce w UFC wszedł na zastępstwo z Bradem Pickettem. W zasadzie nikt, z tego co pamiętam, nie dawał mu jakichkolwiek szans z Brytyjczykiem, dlatego że miał zostać zdominowany w każdej płaszczyźnie, a walka wyglądała tak, że to on bił Picketta jak chciał, kompletnie go lał w stójce i Pickett wygrał to zapasami. Przyszła walka z ekstremalnie słabym Harrisem, który został kompletnie zdominowany, to nie ma sensu do tego wracać, ale najbardziej spodobało mi się z jego tych trzech walk walka z Billem, dlatego że był sporym underdogiem. Bill jest ogromny jak na kategorię muszą, jest silny, z rekordem wtedy 10-0 i przede wszystkim dużo młodszy od Siriego, który, bo nie można zapominać o tym aspekcie, Siri ma już 36 lat. Znaczy, nie żebym ubliżał komuś, że to jest wiek do kładzenia się do trumny i tak dalej, ale 36 lat w MMA jest całkiem sporym wiekiem i zdominował tego Billa, znaczy może nie zdominował, to nie jest dobre słowo, ale pewnie wygrał z nim każdą rundę, próbując i w stójce, wygrywając większość wymian, nie dając się trafić tymi potężnymi uderzeniami Billa, sprowadzając, z tego co pamiętam, kilka razy Billa na matę. Próbował, pamiętam, w drugiej rundzie wyszło bardzo fajne, najpierw poszedł do gilotyny i później przekuł to wszystko w powietrzu na trójkąt. Według mnie maestria parterowa, biorąc pod uwagę tylko purpurowy pas Siriego w brazylijskim jiu-jitsu. Według mnie zawodnik jak najbardziej kompletny, nadający się do UFC, nie będzie miał szansę na zbliżenie się według mnie do jakiegoś top 5 chociażby, ale Luisa Smolka ogarnie bez problemu. I wracając właśnie do samej konfrontacji tych dwóch zawodników, nie można zapominać o tym, że Siri jest naprawdę dużo mniejszy od Smolki, bo to jest dużo. Na tą wagę Siri ma, z tego co pamiętam, około 1,65 m wzrostu, Smolka jest 9 cm wyższy, coś takiego, ma dużą przewagę zasięgu. To może naprawdę sprawić problemy Siriemu, ale tak jak wcześniej wspomniałem, Bill też był ogromny jak na tę wagę, przy czym Smolka jest takim typowym patyczakiem, nie chcąc go obrażać, ale to jest taki zawodnik chudy i długi. Bill był ogromny, oprócz tego, że był wysoki, był jeszcze dość mocno, masywnie zbudowany, a i tak Siri dał sobie radę z nim świetnie, więc naprawdę nie widzę powodów, dlaczego miałby tutaj dać dużo słabszy występ ze Smoką. Według mnie swoimi kombinacjami bez problemu będzie trafiał Smoke, jeżeli tamten przyjdzie defensywnie tak samo przygotowany jak na Vasulíka, naprawdę nie ma co liczyć. I gdy będzie chciał, to sprowadzi walkę do parteru. W parterze też nie sądzę, żeby się dał poddać z dołu. Smoka pracuje bardzo dobrze z dołu, to nie da się nie zauważyć, jest to taki giętki, gibki na glebie, fajnie się kręci, ale Siri według mnie w parterze, tak jak mówiłem, przy walce z Billem pokazuje, że to nie jest jakiś typowy przeciętniak, tylko solidnie się prezentuje, taki solidny zawodnik w każdej płaszczyźnie, i w zapasach, i w parterze, i w stójce. Smoka dla mnie to jest taki typowy chaos i wydaje mi się, że to go zgubi, jeżeli nie trafi jakimś atomowym kopnięciem rodem z karate, albo nie wyczaruje poddania z dołu, to widzę trzy rundy dominacji Siriego do pewnej decyzji, ewentualnie ubicie w jakiejś trzeciej rundzie. I powiedzmy z mojej strony tyle. No Wilku, niemalże wyczerpałeś temat. Kilka słów też ode mnie. Zgadzam się z większością rzeczy, o których tutaj powiedzieliście. Z tym, że jednak nie faworyzuję aż tak wyraźnie Siriego, ponieważ w tych dotychczasowych trzech walkach, owszem, bardzo fajnie pracował boksersko, jego kombinacje lewy na korpus, prawy na szczękę i odwrotnie, bo walczy też z dwóch pozycji, regularnie zmienia właśnie pozycję, to też powinno być sporym atutem w konfrontacji ze Smolką, ale jego defensywa jest chwilami dziurawa. Brad Pickett kilka razy trafił go naprawdę solidnie, nawet Phil Harris go trafił, z tym, że akurat
ta walka, trudno na nią patrzeć przez pryzmat, jak gdyby przez pryzmat jego defensywy stójkowej, bo miał tam tak wielką przewagę i tak bardzo dominował, że po prostu mógł sobie pozwolić na pewne momenty utraty koncentracji, tak to nazwijmy. Nawet to słowo, ale tylko chciałbym dodać a propos tej defensywy, że Siri ma jeszcze jedną dużą zaletę, a mianowicie owszem, nie zawsze, ale często zostawia bardzo mocnego sierpa, gdy się wycofuje. No i nie wycofuje się do tyłu, ale też często po łuku. Może bardzo pomóc. Ja się zgadzam z tym jak najbardziej. W półdystansie zwłaszcza podoba mi się jego praca, bo tam potrafi naprawdę fajnie balansować głową i kończyć te akcje właśnie sierpowym, co nie zmienia faktu, że bywa trafiany. Jeśli chodzi o Smolkę, no nie wiem jak wy, ale ja na początku miałem co do niego pewne nadzieje, zwłaszcza po walce z Oskiliczem, gdy pokonał Oskilicza, wchodząc tam bodajże na zastępstwo, chyba też wszedł w tej walce, nie jestem teraz głowy, już za to nie dam. W każdym razie nie widzę jednak żadnego postępu w jego umiejętnościach. Znaczy to jest gość, który Hawajczyk, o ile się nie mylę, Hawajczyk, który jest twardy, ma wielkie serce do walki, dobrą kondycję i mnóstwo chaosu wnosi do oktagonu i to powoduje, że ci jego rywale na ogół się gubią pod tą presją, znaczy gubili się, Aptekin się zgubił, Cariasso, ta walka z Cariasso, Wilku, do ciebie teraz kieruję to, właśnie sobie też ją przypomniałem dzisiaj i on w trzeciej rundzie Smolka był bliski skończenia, znaczy bliski może za dużo powiedziane, ale miał na siatce Cariasso, który się dość rozpaczliwie bronił i szukał tego klinczu. Więc Smolka to nie jest gość, który się jakby poddaje. On że cały czas idzie do przodu i w trzeciej rundzie ma bardzo dobrą kondycję. I zastanawiam się, czy właśnie ta kondycja nie może okazać się kluczem do jego ewentualnego zwycięstwa. Mówiłeś o purpurze Sirego. Zgadzam się, jeszcze bym zwrócił uwagę na jego doskonałe łokcie z pleców. To było coś po prostu kapitalnego. Pamiętam, że byłem wtedy na tej gali w Sztokholmie, gdy walczył z Billem i łokcie to przepraszam, że cię przerwałem. On tam jedną rundę chyba wygrał w ogóle walcząc z dołu. To była chyba druga runda. Drugą, tak. Dokładnie tak. Także pod tym względem na pewno będzie musiał się mieć na baczności Smolka. Ale ciekawostka jest też taka, że Smolka dwa razy prawie dał się złapać w gilotynę. No, raz w pierwszej rundzie w walce z Chrisem Cariasso, w pierwszej rundzie pod sam koniec złapał go w gilotynę Cariasso, swoją firmówkę oczywiście, a w drugiej pod sam koniec w duszenie ninja. I gdyby te rundy potrwały odrobinę dłużej, to prawdopodobnie Smolka byłby zmuszony odklepać. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, a właśnie Siri w walce swojej ostatniej też spróbował takiej gilotyny stojącej z Billem. Co mu się to nie udało, ale był bardzo bliski. Nawet Rogan tam już krzyczał po swojemu o, it's all over, a nie, sorry, it's all over, to Goldberg krzyczał. Tak. Bo tam rzeczywiście ręka Billa poszła tak, że mogło się wydawać, że on zaraz odklepie. Tak, no to jest właśnie ta sytuacja, o której powiedziałem, potem próbował z tej samej pozycji trójkąta, ale nie, trójkąt był najpierw, potem była gilotyna, z tego co pamiętam. Ogólnie bardzo fajnie obronił się Bill, spoko, ale właśnie Smolka ma, to jest taki dziwny zawodnik w parterze. On okej, w porządku z pleców się kręci bardzo dobrze, ale ta widać w niego nadal, nawet w tym parterze, taki chaos, przynajmniej ja to widzę. Nie jest taki, ta jego defensywa jest taka strasznie, nie wiem jak to dobrze ująć, taka niedbała. No, jest po prostu widać, że bardziej ogarnięty parterowo zawodnik bez problemu byłby w stanie go poddać i Siri według mnie jest takim zawodnikiem. Wracając jeszcze do tej walki z Cariasso, prób w trzeciej rundzie faktycznie był bliski skończenia Smolka, znaczy wyglądało to jakby był bliski skończenia, ale... Dobrze mu szło po prostu, może tak. Tak, no Cariasso ogólnie z tego co, jak ja pamiętam tego zawodnika, to często się w takie sytuacje dziwne ładuje. Pamiętam walka z Denym Martinezem, też było podobne sytuacje. Wyglądał jakby był bliski skończenia, znaczy bliski zostania skończonym, ale dawał radę. No i Smolkę praktycznie po profesorsku przeczekał i wrócę jeszcze do tej kondycji. Okej, Smolka ma porządną kondycję, ale czy zauważyliście wcześniej w walkach Siriego, chociażby w tych UFC, jakieś spadki w trzecich rundach tempa i tak dalej? No, ja nie zauważyłem, przynajmniej oglądając jego walki. Według mnie leci całe trzy rundy na tym samym poziomie. Także wydaje mi się, że ten aspekt wykluczy jakby ich nawzajem. I obaj w trzeciej rundzie, o ile dojdzie do trzeciej rundy, będą pracowali mniej więcej na równym tempie i nie widzę tutaj przewagi Smolki. Też mi się tak wydaje, bo skoro Siri dał radę przez trzy rundy w solidnym tempie mocować się z Chrisem Billem,
to myślę, że i w tym pojedynku kondycja nie będzie dla niego problemem. Ale to wiecie, Bill nawet, że wam wejdę w słowo, Bill nawet, znaczy przepraszam, Siri nawet wspominał w wywiadzie, ostatnio czytałem, że z Billem była stosunkowo łatwa walka, ponieważ Bill miał siły tak naprawdę tylko na pierwszą rundę, był bardzo silny, mówił Siri. W drugiej miał jeszcze trochę mocy, a w trzeciej mówi, że generalnie to już była gra do jednej bramki. Znaczy i tak to wyglądało w sumie. Natomiast Smolka w trzeciej rundzie prezentuje się równie dobrze. Taki typowy przykład zawodnika zadziornego twardziela, który rzeczywiście, tak jak mówicie, nie ma żadnych fundamentów. Jego defensywa była o pomstę do nieba, ale jest zadziorny, ma serce, ma szczękę i ciągle idzie do przodu. I wydaje mi się, że dzięki temu ta walka może być ciekawa, bo Siri też jest takim gościem, który też jest kawał zadziornego twardziela, zwłaszcza, że będzie walczył notabene przed swoimi fanami praktycznie, bo to przecież wszyscy przyjadą na Conora, a on jest z Irlandii. Tak, tak. Widziałem właśnie wywiad Siriego, w którym twierdził, że Smolka poczuje się, jak gdyby walczyli w Irlandii. Także tak. No, ogólnie też się z tym zgadzam i Siri widziałem jeszcze jeden wywiad jego przed walką ze Smolką. Słusznie stwierdził, że między tą walką a walką z Billem jest kompletnie, bo jest w ogóle nie można tego porównać, dlatego że Bill to jest właśnie taki duży chłop i tak dalej, a Smolka jest taki tricky, taki cały czas, nikt nie wiesz na 100%, jest taki chaotyczny, a ten chaotyzm dodaje mu takiej nieprzewidywalności. I dlatego musi być czujny praktycznie w każdym momencie tego pojedynku, a nóż Smolka wystrzeli czymś takim jak z Wasulikiem i tak dalej. Niemniej nie mógłbym tego nie powiedzieć jako były już emerytowany wilk z Lowkinga. Kurs powyżej 2 na Siriego jest zdecydowanie według mnie warty grania, chociażby za jakąś małą stawkę, jeżeli ktoś nie jest przekonany. Bo ja osobiście sądziłem, że kursy będą bliskie, ale sądziłem, że to będzie w stylu 1-6 na Siriego, 2-10 na Smolkę w tych granicach, więc no... A jest powyżej dwóch? Jest powyżej dwóch? Jest 2-0-4 na Pinnacle. Okej, okay. No to rzeczywiście kusząca propozycja. No jest kusząca. Tyle tylko ode mnie w temacie bukmacherskim tej walki. Aspekcie bukmacherskim. Dobra panowie, to podsumowując na koniec wasze typy co do tej walki ostateczne. Szymon? Siri pewna decyzja. Może nawet 30-26, jeżeli bardzo ładnie zapcha sobie pod siatkę Smolkę, bo on pod siatką raczej niczego nie wyczeruje, także ładny pokaz boksu. Radek? Neil Siri przez jednogłośną decyzję, walka praktycznie cały czas będzie się toczyć w stolicy. Wilku? Siri TKO trzecia runda. Zaryzykuj. Okej, ja typuję, że Siri zwycięży to na punkty 30-27 albo 29-28. Przechodzimy do kolejnej walki. W drugiej walce wieczoru zmierzą się Yusdenis Sedeno z Codym Pfisterem. Sedeno aktualnie może się pochwalić rekordem 10 zwycięstw 4 porażek. W UFC natomiast zwyciężył tylko jedną walkę, 2 przegrał, powraca po porażce z Chadem Laprise. Natomiast Cody Pfister toczył dotychczas tylko jedną walkę w UFC, przegrał ją z Jamesem Muntasrim, a jego rekord to 11 zwycięstw i 4 porażki. Rozpoczniemy teraz od Wilka. Wilku, powiedz mi, co faworyzujesz w tej walce i dlaczego jest to zapewne Sedeno? Szczerze mówiąc, wolałbym nie faworyzować nikogo, a już tak wracając ściśle do tematu tej walki, miejmy to za sobą, no to kompletnie wbrew logice postawiłbym na Pfistera, albowiem w walce z Muntasrim, mimo tego, że poniósł sromotną porażkę, został kompletnie zdominowany, był w bliski zostania skończonym w pierwszej rundzie dobrych kilka razy, to jednak było coś takego, że w tych początkowych pierwszych minutach, pierwszych 2 minutach próbował inteligentnie, mając Muntasriego jako przeciwnika, czyli bardzo mocnego zawodnika taekwondo, próbował zepchnąć go na siatkę, zrobić taki good old dogfight, przycisnąć do siatki, dogrindować i tak dalej. Kompletnie mu to nie wyszło, ale widać, że próbował. Próbowałem znaleźć jakiekolwiek informacje o Pfisterze. Nie jest kompletnie aktywny w mediach społecznościowych, ani na Twitterze, ani na Instagramie i tak dalej. Sprawdziłem z ciekawości na Sherdogu, gdzie trenuje. I jeżeli masz wpisane na Sherdogu Nix MMA, czytaj MMA jakiegoś nika,
no to naprawdę nie wróży to dobrze, gdy walczysz w UFC, no bo to nie jest blisko żadnego dużego gymu w stylu ATT, Brazilians i tak dalej, i tak dalej. Sedeno trenuje z kolei w Brazilians, no to napawałoby optymizmem, gdyby tylko spojrzeć na Sherdoga, gdy już zobaczy się jego walki. No nie wiem, czy to ja jestem aż tak strasznie sceptycznie nastawiony do Sedeno, ale ta jego pierwsza walka z Chavezem, ogólnie wolałbym spędzić to 15 minut na czymkolwiek innym. Wolałbym spędzić się w kamieniołomie, rypiąc kamienie, niż oglądając tą walkę. Dla mnie była tragiczna. To jest taki karateka z syndromem trochę jakby Lorenza Larkina i Uriah Halla, stojący, mając takie duże przestoje w swoich walkach, zastanawiający się, czy wyprowadzić uderzenie, czy nie wyprowadzić uderzenia. Według mnie w kompletnie kaliber zawodników, którzy nie powinni się znajdować w UFC, nie jest ani specjalnie efektowny, ma słabą kondycję, zapasy leżą i kwiczą, chociaż podobno po swojej pierwszej walce przegranej głównie parterowo Sedeno sprowadził sobie z Kuby. Tak, jakiegoś zapaśnika, który miał mu pomóc w szlifowaniu tych umiejętności. No okej, walcząc z Chadem Lapisem, mało kto miałby cokolwiek do powiedzenia, ale to były zapasy, a parter wygląda chyba jeszcze gorzej, dlatego że daje sobie przychodzić gardę, jakby naprawdę no, nie miał ochoty postawić przeciwnikom jakiegokolwiek oporu. To jest walka z Laplisem, to było swobodne przychodzenie sobie Laplisa. Zamkniętej gardy do półgardy, ale do bocznej, do dosiadu i do pleców. Wszystko. Wejdę ci słowo tylko, ale Wilku, zwróciłeś uwagę też, że Sedeno dwukrotnie odwrócił tą pozycję? Tak. Wychwyciłem to, zrzucił z pleców, już kompletnie z pleców Laplisa, ale według mnie ja bym zdawał to takie odwracanie sytuacji raczej na, zwalałbym to na karb niedbałości parterowej Laplisa niż jakichś przebłysków talentu chociażby w aspekcie defensywnego grapplingu Sedeno. Według mnie, kompletnie nie znam Fistera, będę całkowicie szczery, oprócz tej jego walki pierwszej w UFC nie wiem, jak walczy, ale tylko po tym, co widziałem, myślę, że jest w stanie wygrać jakoś te dwie rundy, 29-28, może jakiegoś splita ogarnąć na Sedeno, i zwłaszcza, że ten szybko się męczy. Jeżeli był, według mnie, no nie był bliski obalania Muntasriego, a ten klicz wyglądał według mnie dość inteligentnie, to może będzie w stanie obalać Sedeno chociaż przez te dwie rundy, a potem tamten się spompuje. Może w pierwszą rundę wygra Sedeno, dwie kolejne zdominuje Fister. Nie mam zielonego pojęcia, mało mnie ta walka interesuje. Ostatecznie zostaje przy typie Fister przez decyzję, ale to jest taki kompletny strzał. Zanim oddam panowie głos, Radek i Karol, Radek i Bolt, dwa słowa ode mnie, bo ja trochę inaczej patrzę na tą walkę. To znaczy, Fister zrobił na mnie fatalne wrażenie swoim występem z Mutasrim. Przede wszystkim to jest gość, który... Oczywiście Mutasri to jest kawał chłopa jak na kategorię lekką. Tak, jeszcze ci wejdę słowo. Właśnie to jest kawał chłopa i trenował do tej walki w Black House z Andersonem Silvem. Tak trochę inaczej patrzę na tą walkę. Chodzi o to, że postawienie jakiejkolwiek defensywy, jakiejkolwiek bariery Muntasriemu dla mnie, no chociażby w to wejście w clinch, jest jakimś zaczątkiem. Okej, ja się zgadzam z tym, zgadzam się jak najbardziej z tym, że to było inteligentne. Też podobało mi się to, że w ogóle nie tracił czasu na to, żeby wymieniać ciosy w stójce z Muntasriem, bo to było bezsensowne. Aczkolwiek jego praca w clinchu dla mnie była fatalna. Tyłek w górze, próbuje łapać biodra, mając tyłek wyżej niż głowę, wyglądało to naprawdę fatalnie. I nie wspominając o tym, że on, nie wiem, czy on teraz nie spróbuje, jeśli tą walkę wygrać, czy czasem nie spróbuje zejść do niższej kategorii. O ile pamiętam, na Tapology chyba nie są wypisane kategorie, w jakich toczył poprzednie walki, ale tego nie jestem pewien. W każdym razie, oczywiście musimy wziąć też poprawkę na to, że wziął tę walkę trzy tygodnie przed galą z Muntasrim, więc to w jakiś sposób może go usprawiedliwiać.
ale w porównaniu z Sedanu wydaje mi się, znaczy z ciekawości sprawdziłem na topologii i okazuje się, że to Sedan, że to Pfister ma lepsze warunki fizyczne niż Sedano, ale kompletnie sobie tego nie potrafię zwizualizować, bo wydaje mi się, że Pfister ze swoją budową i siłą po prostu nie będzie w stanie obalać Sedano. Sedano to jest gość, mi się Sedano podoba. Podoba mi się w tym sensie, że w parterze, tak jak mówisz, rzeczywiście nie ma tam techniki, ale to jest silny, dynamiczny, eksplozywny gość. Dopóki ma siły oczywiście. Siły ma na ogół w pierwszej rundzie i czasami jeszcze trochę mu starcza do drugiej rundy. Ale w tych pierwszych rundach on jest naprawdę niebezpieczny. On się fajnie porusza na nogach. On ma fajny kontrujący styl z tym swoim charakterystycznym krosem kontrującym, jak Machida, tylko że odwrócony, no bo Machida z odwrotnej walczy. To notabene właśnie tak ubił przecież Sandersa w drugiej swojej walce. Podoba mi się jego poruszanie się. Całkiem nieźle to skutkowało z Chavezem w pierwszej rundzie. Jego low kingi są bardzo, bardzo mocne. W zasadzie to jego każdy cios jest niemal mocny. Jeśli mogę ci wejść w słowo? Słucham. Jakiś Sandersem, to tam warto zauważyć, że on go najpierw uszkodził właśnie low kickiem. Załatwił mu kolana low kickiem, dopiero później go już normalnie skończył. No to tym bardziej jak gdyby. Tylko że problem jego Sedano moim zdaniem jest też taki, że on rzeczywiście w każde niemal uderzenie wkłada bardzo dużo siły. Do tego ma taką budowę dość masywną i wydaje mi się, że to jest główny powód, dla którego ta jego kondycja czasami, znaczy czasami prawie zawsze w każdej walce, która wychodzi poza drugą rundę, leży i kwiczy. I jest też on bardzo efektowny. Podobają mi się jego obrotówki, tylko że jak gdyby chwilami nie czuję zupełnie dystansu. W pierwszej walce z Chavezem chyba trzykrotnie czy dwukrotnie na pewno próbował obrotówki na głowę, mając Chaveza dosłownie metr czy pół metra od siebie. No i kończyło się to obaleniem. Tak czy siak wydaje mi się, że Sedano spokojnie będzie w stanie w stójce, będzie dominował. Pfister stójkowo jest kompletnie zielony. Przynajmniej oczywiście mamy bardzo słaby materiał podglądowy, znaczy materiał dowodowy w postaci tej jednej, jedynej walki, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakie kombinacje rzucał w tej walce Pfister. Urzucając nogi, zostawiając pół metra za sobą, urzucając się do przodu. Przepraszam, że to jest tylko ze słowa, ale zwróciłem uwagę na to, jak w klinczu Pfister, jak ładował się w te obalenia kompletnie bez przygotowania, to odsłaniał głowę w taki sposób, że Sedanio, nie Sedanio, tylko Muntasri, wpakował mu tam całą masę tych łokci w stylu Travisa Browna. I jak tak samo będzie się rzucał w klincz w walce z Sedanio, no to też będzie powtórka z rozrywki. Też mi się tak, jeszcze zwłaszcza, że Muntasri chyba trafił tam też kilkoma bardzo mocnymi kolanami właśnie w klinczu, wtedy, gdy próbował iść po obalenie Pfister. A Bolt, co ty jeszcze sądzisz o tej walce, powiedz? Przede wszystkim tak lekko odchodząc od jej sportowego wymiaru, to zacznijmy, że ona się znajduje na takiej wyeksponowanej karcie. Naprawdę, tu jest dużo, dużo ciekawszych treści, na przykład Kevin Nikon, co wspominany już James Muntasri, i to jest bardzo, bardzo ciekawa walka. Ale nie, mamy tutaj walkę gościa w postaci Pfistera, który w czasie swojego debiutu trafił trzema łokciami i zanotował jedną ciekawą próbę obalenia. Jedyną zaletą jego debiutu było to, że mu fajnie odskakiwała głowa po tych kolanach. Nic więcej mi się tam nie podobało. Ta walka naprawdę nie sfrustrowała. Ale był twardy, twardy był, bo wytrwał, dość dużo wytrwał. No tak, wytrwał, ale w ogóle nie miał żadnego pomysłu na tę walkę, bo inaczej, miał z tym klinczem, ale na przykład nie miał pomysłu, jak się ma chronić w stójce. Poruszał się w taki sposób, że Muntasri nawet tam nie zagajał za bardzo żadnymi prostymi i po prostu rzucał odwrotówkę. Wejdzie to wejdzie, nie wejdzie i tak mi się nic nie stanie. No generalnie przewaga siły Muntasriego według mnie była tak ogromna, że on mógł sobie spokojnie pozwolić na szaleństwa w każdej płaszczyźnie, mając pewność, że nie zostanie obalony. No to było jakby ojciec się z 10-letnim synem mocował. No coś w ten deseń. Na plus trzeba zaliczyć Pfisterowi to, że właśnie fajnie łokciami pracował, tylko mało nimi trafiał, ale sam te momenty dobrze wybierał, bo nie bił tak dynamicznie, że był przyklejony i bił z 3 cm, tylko w momencie wchodzenia w klin się rzucał. Natomiast z Sedano mam taki problem, że w teorii on wygląda bardzo fajnie. Ma ten swój specyficzny sposób poruszania się, ciekawie bije te uderzenia z różnych kątów. Nawet ma taki ni to overhand, ni to prosty z przyklękiem. Bardzo, bardzo ciekawy ruch, tylko tutaj się pojawia jego problem. On tymi ciosami nie trafia. On wygląda jak zawodnik, który na worku by pokazał dosłownie każdą technikę, tylko nie umie tego przełożyć do walki. To jest chyba jedyny zawodnik, który przestrzeliwał high kicki 5-6 razy w ciągu jednej walki nad głową przeciwnika. To było po prostu tragiczne do oglądania z Chavezem, bo było widać, że jakby tymi kopnięciami trafiał, to by faktycznie wyrządzał szkodę, ale... Ale pamiętam chyba 2 czy 3 kopnięcia, to one dosłownie śmignęły tuż nad głową Chaveza.
No tak, śmignął nad głową Chaveza, tylko że jeżeli ktoś jest przede wszystkim strajkerem, nie walczy z jakimś wybitnym strajkerem, to te kopnięcia powinny się dać na głowę. Znaczy, a druga inna rzecz, że nie powinny generalnie, jak walczył z Chavezem, to wiedział, jak sytuacja będzie się przedstawiała, czyli że Chavez będzie dążył za wszelką cenę do obalenia, więc powinien był teoretycznie utrzymywać ten dystans, a nie zawsze mu to wychodziło. W pierwszej rundzie bardzo fajnie wyglądał, przynajmniej do jej połowy, a potem po jednej z obrotówek została ona przechwycona i wylądowała na plecach. Ale wyglądał naprawdę solidnie, a te low kingi robiły wrażenie. Nie eleganckie, tylko że nie wiem, ile w tej walce pociągnie na low kingach. Bo nie oszukujcie się, on boksersko jest dosyć surowy. Ma niby te swoje uderzenie z tych różnych kątów i to fajnie wygląda, tylko że one nie dochodzą do celu. On ma naprawdę coś bardzo nie tak z wyczuwaniem dystansu. Szczególnie dziwne, że on jest raczej takiego, o ile mi wiadomo, kontrującego stylu karate, więc niby wszyscy myślimy czary ma ze stylu Machidy, ale w praktyce nic z tego nie wynika. Ale weź pod uwagę, bo że przecież w drugiej swojej walce zrobił dokładnie to, co powinien Machida, co czasami robi, często robił Machida, robił Machida, czyli właśnie skontrował kopnięcie crossem świetnym. I weźmy też poprawkę na to, że przecież w tę pierwszą walkę Sedeno wziął bodajże z dwutygodniowym czy trzytygodniowym wyprzedzeniem, w drugiej walce zrobił, co miał zrobić, rozwalił gościa, w trzeciej natomiast walczył z Laprisem, o którym chyba wszyscy tutaj mamy wysokie zdanie, więc... A Radek, co ty sądzisz o tym pojedynku? No ja, Bartek, mam takie samo zdanie na temat Pfistera jak ty. Uważam, że w walce z Muntasem wyglądał fatalnie i jeżeli zawodnik, który... No nie, on tam chyba wziął walkę na zastępstwo, tak? Tak, z Muntasem tak. To nawet to, że on wziął tą walkę na zastępstwo, tego moim zdaniem nie usprawiedliwia. Obalenia to były kompletnie nieprzygotowane szarże, które mogły zostać skontrowane, które... On po prostu rzucał się na pałę w Muntasriego, pakował go pod tą siatkę, gdzie zbierał masę łokci, gdzie zbierał kolana. W stójce to była gra do jednej bramki. I ja po prostu nie wiem, jak on by mógł wygrać ten pojedynek. Nawet jak tam mu jakieś jedno czy dwa obalenia wyjdą, to uważam z kolei, że Sedenio nie jest też aż taki zielony w parterze, bo pokazywał kilka ładnych akcji, na przykład z Sandersem tam zrobił takie ładne przetoczenie po dźwigni na nogę. Masz rację, tak, wykorzystał to do przetoczenia. I myślę, że tutaj przewaga Sedenio będzie bardzo wyraźna i nawet pomimo tych braków kondycyjnych on pewnie tą walkę wygra. Też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że chyba wszyscy się też zgodzimy, że Pfister będzie tutaj prawdopodobnie poszukiwał klinczu, a ten klincz czemuś musi służyć, a w walce z Mutasim według mnie nie służył niczemu, służył tylko temu, że zbierał. Ani nie walczył o to obalenie jakoś z wielką mocą, nie obniżał nikogo, ani nie próbował skontrolować tam Mutasiego, żeby jakimś brudnym boksem go zasypać, tylko po prostu trzymał go tam i zbierał łokcie. Dokładnie tak. Znaczy, przepraszam, że mam przerwę, panowie, ale wydaje mi się, że mogło to wynikać z tego, że Muntasri wtedy swoją pierwszą walkę przegrał kompletnie kondycyjnie z Joe Ellenbergerem. Mogło się w głowie Pfistera zatlić coś takiego, ej, a może go przycisnę do siatki i może się znowu zmęczy tak samo jak z Ellenbergerem. Kompletnie to nie wyszło, ale jestem w stanie przyjąć taką tezę, że to było jego założenie taktyczne na tę walkę. Wydaje mi się, że on to już tak przegrał wcześniej w swojej głowie, ale mi się wydaje, że no, mogło mu chodzić tylko i wyłącznie o to podociskanie chwilę do siatki Muntasriego, żeby on się zmęczył, no co oczywiście nie nastąpiło. I miał koniec. Porządku, panowie. Prawdopodobnie jesteśmy jedynymi na świecie, którzy przez pół godziny, czy nie wiem ile, analizowaliśmy walkę z Denisa Sedeno z Codym Pfisterem. Ostateczne wasze typy. Radek? Jest Denis Sedeno. No tutaj Pfister jest twardy, więc myślę, że to może być decyzja. Wilku? Cody Pfister, niejednogłośna decyzja. Bolt? Sedeno przez jakiś groteskowy knockout, jakieś uszkodzone kolano, obrotówka przy potknięciu się czy coś takiego. Ja stawiam na Sedeno przez TKO w pierwszej albo drugiej rundzie, bo jak dojdzie do trzeciej, no to będzie prawdopodobnie słabo. Dobra, omówiliśmy drugą walkę, pora na trzecią. W trzeciej walce wieczoru zmierzą się Cody Garbrandt z Enriquem Brionesem. Cody ma rekord nieskazitelny 6-0. Jak czas UFC stoczył tylko jedną walkę zwycięską. Natomiast Enrique Briones wywodzi się z latynoskiego Tufa,
poprawi mnie tutaj, pewnie będzie mnie poprawiał tutaj Kalo, który jest naszym ekspertem od TAF-ów. Jego rekord to 16-4-1. W UFC dotychczas toczył jedną walkę zwycięską. Okej, to rozpoczniemy może właśnie od naszego eksperta TAF-owego, Kalo. Radek, co sądzisz o tej walce, kogo faworyzujesz? Znacznie faworyzuję Cody'ego Garblanda, przede wszystkim ze względu na jego stójkę. Pisałem szerzej już raz na Low Kingu o Garbrandcie cyklu o talentach i to jest naprawdę bardzo dobry bokser. On świetnie wyglądał w walce z Markusem Brimage'em, tam pomimo nawet tych kilku ciosów mocniejszych, które zebrał. Ma bardzo dobre zaplecze zapaśnicze, bardzo dobrze pracuje na nogach, świetnie kontruje i... Wiesz pan, ale coś stuka, że ci wydesło coś, jakbyśmy mogli, bo tak stuka mi głośno przynajmniej, żebyśmy... No kontynuuj, sorry, że ci przerwałem. Okay. No to jak mówiłem, świetnie pracuje na nogach, świetnie kontruje, ma świetny timing, dobre zaplecze zapaśnicze i ciężko mi w zasadzie widzieć, w jaki sposób Briones mógłby to wygrać. Briones przegrywał walkę z Guido Canettim, który no, wydaje się dość poukładanym stójkowo zawodnikiem, ale to jest... On jest też bardzo kiepski w defensywie, co dało się widzieć w tej walce, bo tam Briones go ustrzelił, zanim dobił to duszenie. A natomiast w tym latynoskim The Ultimate Fighterze to Meksykanin miał tą walkę ćwierćfinałową z Marlonem Verą i on tą walkę no, wyglądał bardzo dobrze na tle Marlona Wery. Przy czym no, kim tak naprawdę jest Marlon Vera do momentu, w którym takim nawet nieco groteskowym upkickiem dał się znokautować. No ale fakt, że on wygrywał tą walkę z Marlonem Verą jakoś tutaj nie ratuje jego mojej opinii o jego umiejętnościach. Myślę, Wilku, że, no słucham, słucham. Myślę, że to będzie bardzo dominująca wygrana dla Garlanda. A Wilku, jak ty oceniasz tą walkę? W zasadzie nie powiem dużo więcej niż Kalo. Wydaje mi się, że stójka Garbranta będzie ogromną zaporą nie do przejścia dla Brionesa, który tak jak właśnie wspomniałeś, oglądałem sobie, przypominając tę walkę jego z UFC 180, no ta pierwsza runda wyglądała naprawdę słabo. Był praktycznie dominowany i ten podbródkowy w drugiej rundzie uratował mu tę walkę, bo gdyby to potrwało do decyzji, no nie ma opcji, żeby to dalej wygrywał, bo w zasadzie przyjmował ciosy i na korpus, mocne kopnięcie na korpus tam było i na twarz. Naprawdę to jest twardy i to mu trzeba przyznać i jest naprawdę twardy. Nie poddał się po przyjęciu tych naprawdę okrutnych body shotów w tamtej walce na UFC 180. Ale no nie sądzę, żeby to pomogło mu odrobinę chociaż w walce z Garbrandtem. Sądzę, że to będzie krótka walka bez historii. TKO w pierwszej rundzie dla Cody'ego, który zacznie się piąć wyżej w drabince UFC wagi kuguciej i dostanie wreszcie kogoś mocniejszego, bo sądziłem, że w pokonaniu Markusa Brimage'a, który nie jest takim nikim tej wagi, Garbrandt, ogólnie odbiegając trochę od tematu, dostanie naprawdę kogoś no, solidniejszego. No a tutaj dostało według mnie takiego zawodnika typowo dostosowanego pod siebie, chaotycznego w stójce, nie wyróżniającego się niczym w zapasach. Także no, według mnie no, łatwa i szybka wygrana Garbrandta. Dobra panowie, czy zmienicie trochę zdanie, jak wam powiem, że Briones trenował do tej walki w Alliance z Dominikiem Cruzem? Czy bez zmiana? Pani trochę. Ja, znaczy na mnie zawsze działa osobiście. Na mnie to zawsze działa, jak usłyszę, że ktoś się przenosił do AKA albo trenował no, w jakimś innym dużym gymie, na przykład, przykładowo Alliance jest według mnie takim większym gymem, ale to nie jest przepaść w umiejętnościach, którą by według mnie dało się nadrobić w czasie jednego obozu przygotowawczego. No i tak. Nadal, mimo wszystko, Garbrandt. Okej. Ja również tutaj. Ja generalnie tutaj nie będę się wiele różnił. Ja zdecydowanie faworyzuję Garbrandta. Briones wyglądał w swoim. Nie oglądałem TAF-a, tylko Kalo chyba, nie wiem, czy Wilku też oglądałeś, czy nie. W każdym razie ja nie oglądałem TAF-a. Oglądałem tylko jego walkę na finałowej gali z Brionesa. Przepraszam, z kim on to walczył? Z Canettim. Canettim wyglądał fatalnie. Może ty mi, Kalo, powiesz, czy on fizycznie
wyglądał tak samo fatalnie w czasie TAFA, to znaczy on wyglądał naprawdę jakby mógł spokojnie zejść wagę niżej, po prostu spasiony. No. Dokładnie też to samo zauważyłem fizycznie, naprawdę, no, on o co chodzi? Biega. Okej, no to wracając do tematu, Briones dla mnie wyglądał fatalnie w tym pojedynku z Canettim. Przyjmował no niemalże wszystko. Pod koniec pierwszej rundy był już, miałem takie wrażenie przynajmniej, że był ledwie żywy. Oczywiście potem to moje wrażenie zostało zatarte w drugiej rundzie, gdy znokautował Canettiego tym pięknym podbródkowym. Ale kawał sztywnego gościa, który ma problemy z poruszaniem się, nie umie odchodzić z poruszaniem się, w sensie odchodzeniem od siatki. Regularnie stoi plecami do siatki, przyjmuje ciosy. Nie, rzeczywiście, tak jak Wilku wspomniałeś, kawał twardego zawodnika, ale w pojedynku z finezyjnym Codym Garbrandtem, co bardzo słabo widzę jego szanse. W ogóle nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale Garbrandta widzę w przyszłości za 2-3 lata jako jednego z kandydatów top 5 prawdopodobnie. Otóż marza... Oczywiście, głównie dane. Garbrandt swoim boksem spokojnie go powinien go roznieść w pył i zdaje mi się, zwłaszcza swoim poruszaniem. Pewnie zwróciliście uwagę, jak świetnie odchodził w walce z Brimedżem od siatki. Z tym, że po tej pierwszej świetnej rundzie, w drugiej trochę przyspał Garbrandt i ona, nie wiem jak była punktowana, ale ona była bardzo wyrównana. Sprawdzałem na Sherdogu, właśnie też mnie to interesowało, jak oglądałem tą walkę. Na Sherdogu dwóch sędziów dało 10-9 dla Codiego, 1-10-9 dla Brimedża. Właśnie ta druga runda była taka, też to zauważyłem, była taka przyspana przez Codiego. Dokładnie, trochę przespał, ale on wcześniej chyba wszystkie walki pozostałe kończył przed czasem, o ile się nie mylę. Tak. Notabene skończył to też przed czasem. W ogóle Codiego trzeba pochwalić, dlatego że on znokautował Brimedża ręką, która była złamana, którą wcześniej złamał w tym pojedynku. To tak jak mówiliśmy o Brionesie, że jest twardy, bo przetrwał te ataki na korpus, no to nie sposób nie wspomnieć tego w kontekście Codiego i tej jego walki z Markusem Brimedżem, która była bardzo dobra, a walczył, z tego co pamiętam, od pierwszej rundy z kontuzją ręki, złamaną dłonią, tak mi się wydaje. I tą samą ręką znokautował Markusa. No jest to jednak spore osiągnięcie i pokazuje, że ma hard ducha. Ale on też przeszedł przez wiele w życiu, więc wydaje mi się, że się mógł zahartować. Zresztą notabene pewnie wiecie, że on teraz sprowadza, znaczy na tej gali pojawi się też razem z nim ten jego teraz chyba 10-latek, tak. Kolega, z którym może też powiedzmy słuchaczom, jak to wyglądała sytuacja. Sytuacja wyglądała tak, że za młodu, gdy Garbrandt był jeszcze młodym, gniewnym, on chyba handlował też narkotykami, tak się kojarzy, że tak było. Jak w ogóle cała rodzina siedzi w więzieniu, siedzi albo siedziała, czytałem artykuł, to naprawdę nie wyglądało to, wyglądało to dość dziwne, jak opowiadał o tym wszystkim. Praktycznie każda gałąź rodziny w więzieniu, ale już tak, nie przeszkadzam. No a z każdym razie chyba w twojej ostatniej amatorskiej walce tego swojego kolegę, znaczy kolega to chyba mu brat go poprosił, żeby zorganizował galę dla chłopca chorego na raka, tak? Chyba tak to było. Żeby przeznaczył pieniądze, które wygra na tej gali, zdobędzie, które zarobi na tej gali, żeby przeznaczył na tego chłopca. Ten chłopiec przybył na tą galę, Garbrandt przegrał chyba, dobrze pamiętam, że on wtedy przegrał z ostatnią amatorską walkę? Chyba tak to było. Nie mam pojęcia, wydawało mi się, że to było już przy którejś z zawodowych, ale prawdopodobnie się mylę. O ile mnie nie byli, to było przy którejś z zawodowych. Jeden obiecał, że jeśli wygra swoją pierwszą walkę w UFC, to on wygra za kim, czy coś takiego. Okej. Tak mi się kojarzyło. No to może trochę pomieszałem te rzeczy. W każdym razie są kolegami, o ile można być kolegą z 10-latkiem i teraz UFC zgodziło się na to, żeby ten 10-latek, który też pokonał raka i wyzdrowiał, pojawił się w klatce razem z Garbrandtem. Nie wiem, czy w klatce, czy go wpuszczą do klatki, ale prawdopodobnie po zwycięstwie go wpuszczą. Wydaje mi się, że nikt nie będzie miał tutaj z tym problemu. Dobra, panowie, wasze ostateczne typy. Garbrandt TKO pierwsza runda. Wciąłem się chyba. Tak samo. No, Brunes to jest taka typowa krwawa ofiara dla Codiego, żeby jeszcze sobie podbił hype, ładnie go nokautując, więc też myślę, że nokaut w pierwszej rundzie. I to nawet niekoniecznie bokserski, tylko jakimś kopnięciem a la Cap Swanson, bo takie też lubi rzucać. Tak, właśnie, to jest też, tego nie poruszyliśmy, tego aspektu. Cody jest bokserem, jest zapaśnikiem z backgroundu, ale całkiem fajnie kopie. I Brimage'a trafił, z tego co pamiętam, był albo bliski trafienia w pierwszej rundzie którymś z takich mocnych high kicków. Tak? Ja też TKO pierwsza runda solidarnie. Tak, to kopnięcie jest przy okazji technicznie tam było zestawione właśnie z Swansonem, obok Swansona. Nie trafił go ostatecznie, ale próbował. W każdym razie ja też się do was dołączam i też typuję, że Garbrandt wygra to w pierwszej rundzie przez TKO i myślę, że może zajść, może nie tak daleko jak Conor, ale początek mieli przecież identyczny, prawda? Też ubili Brimedża w swoim debiucie. Brimedż to też nie jest taki placek, za jakiego niektórzy mają przez te nokauty, bo to jest naprawdę zawodnik, który może nie na top 10, ale na top 15 się spokojnie ze swoją stójką zmieści. Zgoda.
Dobra, panowie, mamy za sobą w takim razie pierwsze trzy walki. Słuchaczom dziękujemy, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Staraliśmy się poruszyć wszystkie walki, przeanalizować dogłębnie. Trochę nam to zajęło, ale fani docenią. Dziękujemy serdecznie, spotykamy się za kilka dni z porcją kolejnych analiz z UFC 189. Do usłyszenia.